czego byś chciał? No to bierzcie kasetkę i nagrywajcie w następnej konfiguracji. Pierwsza grupa, bierzemy szpital i dworzec. Co chcesz po sobie zostawić po śmierci? Czego nie chciałbyś zapomnieć? Słuchajcie, więc chciałbym, żebyście po obiedzie się udali na dokumentację tutaj. Chciałbym panią zadać dwa pytania. Jakie? Kim jesteś? Kim pani jest i czego pani chce? Kim jestem? Na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć. Jak zrobić film? Odcinek 4. Zdjęcia. 30 lat temu Krzysztof Kieślowski zadał Polakom dwa pytania. Kim jesteś? Czego pragniesz? W ten sposób powstał film Gadające głowy. Ja mam dwa zdjęcia. Kim ty właściwie jesteś? Polkiem. A czego byś chciał? Mieć. A kim ty jesteś? Maluszkiem. A co byś ty chciał? W 2010 roku uczestnicy warsztatu chcą nakręcić nową wersję tego filmu. Do Pisza na Mazurach przyjechało 16 młodych osób z całej Polski. Poprzedniego dnia ekipa szukała w Piszu bohaterów do filmu. Dzisiaj, przed kolejną wyprawą do miasta, podsumowanie. Co się nie udało? Jak uniknąć błędów na przyszłość? Pan to idziemy? No właśnie. Nie. To ja rezygnuję. No mało, o co chodzi w końcu? No, film no to powiedz pan jakieś pytanie, może odpowiem i odpowiem mu jej. W Domu Pracy Twórczej trwają przygotowania do pierwszego dnia zdjęć. No i co, poszliście sobie dzisiaj tam oglądać ludzi, gadać z nimi? Jak było? Wspaniale! Fajnie! Smakastycznie. A coś więcej? Jak podeszliśmy pod szpital, to policja takiego ganga, takiego jakiegoś złoczyńcę przywiozła. Sobie rozwalał całą twarz, spodnie całe mokre, wszystko. I tak sprowadzili. Pytanie. Znaczy chcieliśmy. Bardziej chce być mądry. Chcieliśmy, ale już go poradzili szybko. Na sam start mieliśmy porażkę. Wchodzimy do budynku. Pierwszy dom, tym państwu to podziękujemy, piętro wyżej, też odmownie. Ludzie w ogóle są raczej nastawieni antagonistycznie do kamer. No nieprawda, nie wszyscy. No nie wszyscy, ale jak ogólnie jednak. No ale uśmiechacie się do nich pięknie? Tak, no, oczywiście. I prezentujecie młodzieńczy entuzjazm? Oczywiście. Że okropnie chcecie zrobić ten film? Mhm. Tak jest. Tak. Bardzo. I mówili, a jakie to będą pytania? A wtedy, no takie egzystencjalne. I wtedy już nam dziękowali. No to jest dobry przykład właśnie, że może jak ludzie pytają, jakie to będą pytania, to już trzeba po prostu zadać to pytanie. No tak. No i tak nie, a nie opowiadać tak, o tym, jak to pytanie będzie wyglądało, bo jak się zostawia ludziom czas, za dużo czasu w takich sytuacjach właśnie takiej sądy, no to oni się wycofają. Trzeba ich przyprzeć. Nie mam czasu. Nie dzieje się jutro, pojutrze, jestem źle ubrana, nieuczesana, tak, tam źle wyglądam. Nie każdy musi nam odpowiedzieć na ścisłe pytania, typu mamy 5 pytań i każdy musi na nie odpowiedzieć. No zawsze lepiej mieć w zanadrzu 5 pytań, żeby się nie zgubić. Ja mam takie doświadczenie, że jak się dobrze słucha człowieka, to pytania same przychodzą do głowy. Takie najprostsze, ale dlaczego, a po co, a co się stało, a dlaczego się stało, czy pan żałuje, czy pan nie żałuje. Takie nakierowujące, delikatne pytania, mające związek z tym, co człowiek wam powiedział. Żeby to nie było takie czytanie z kartki, aha, dobra, padło to pytanie, to potem jest następne. Nie, no musimy mieć kontakt z tym człowiekiem, musimy mieć kontakt cały czas. Wzroczny. Oczami. Od końca. A i słuchajcie, właśnie jeśli chodzi o ludzi bezdomnych, ubogich, narzekających, marudzących, pijanych i tak dalej, to będziecie ich mieli bardzo dużo właściwie bez żadnego problemu. Ale potrzebujemy ludzi, nazwijmy ich sobie humanistami, tak jak się przedstawiał panu Kieślowskiego. Mikrofon blisko, ostrość, przesłona, jedziecie. Przychodziliśmy porozmawiać z ludźmi, to też problem był taki, że trochę nam to zajmowało. Nie mam klipsa, nie zostało. Nie wiem, gdzie jest klips.
Pewnie w plecaku. To zanim z kimś rozmawialiśmy, to było trzeba rozstawić ten statyw, ustawić kamerę, założyć mikroport, bo też mikroport mieliśmy, co inne grupy nie miały, więc nam to zajmowało więcej czasu. Skomplikowana sprawa. Skomplikowana sprawa. Nie wiem, czy nam czasu starczy. To jest wyższa szkoła jazdy. Nie, to jest po prostu, żeby wychwycić dźwięk, to jak tylko tyle. Jak to leci z innymi. Gorzej. I na początku między sobą się nie mogliśmy zgrać, straszny chaos był, ten człowiek taki nie wiedział, o co chodzi, tylko patrzył, już mam mówić, czy mam jeszcze nie mówić. Kim pan jest? Zawodowo? Nie, bardziej chodzi o to, kim pan się czuje, może jakieś cechy pana charakteru. Cześć. Udzielilibyście wywiadu? Uczymy się filmować. Pan, ten. Na przykład. Pięć pytań. Na szybko, naprawdę, 3-4 minuty zajmuje. No dobra, udzielamy. No, a, super. To trzeba podać. Trzeba podejść, bo kamerzysty nie ma na razie. Gdzie kamerzysta? W sklepie, zaraz przyjdzie. Chcesz się zapoznać z pytaniami? No to poproszę. Kim jesteś, nie? No, Polak czego, mały. Czego chcesz? Czego no. chcesz? W tej chwili? Nie, ogólnie w życiu. Pierwsze wrażenia nie były jakieś takie, że to będzie jakieś miejsce, gdzie będzie mnóstwo takich fascynujących ludzi, ale jednak to się zmieniło. Oh my God! Kim jesteś i czego byś chciał? No. Jestem Patryk i chciałbym mieć samochód. Spróbuj jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie, kim jesteś, ale nie podawaj swojego imienia i nazwiska, tylko powiedz, kim się czujesz. Za bardzo się czuję źle. Jak to źle? No bo dla mnie nie mam przyjaciół. A kim byś chciał być w przyszłości? Mężczyzna. A to powiedz, chciałbym? Chciałbym być mężczyzna. My mieliśmy też te ćwiczenia, to wiedzieliśmy, jak ci ludzie się czują. Może właśnie dzięki temu wiedzieliśmy, jak do nich podejść, że nie można tak nagle zadać tego pytania i że oni potrzebują trochę czasu, żeby się nad tym jednak zastanowić. Bo jednak to są takie pytania, że no nie da się usiąść i powiedzieć czegoś, byle czego. Ja chcę wejść do pana Justa, tylko że on mnie chyba nie słyszy do telefonu. Mogłaby mi pani otworzyć? Dziękuję. Myślałam, że nie otworzy. U nas w Polsce słabo jest. No. Niestety, obiecują wszystko, ale niedobrze dają. Dobrze jest? A jak? A mam dobrze, że chodzicie tutaj tego, nie? No to to. Dobrze wam? Też źle. Nie, bo my jesteśmy tutaj w Piszu na warsztatach filmowych i robimy film o mieszkańcach. Czy może chciałby pan odpowiedzieć nam na dwa pytania? No chętnie. Tylko byśmy musieli się gdzieś spotkać. Słucham, a spotkać? Tak, tak. Co pan by chciał? Czego by pan chciał? Chciałbym, żeby moje dzieci były mądre i żeby przeżyły pięknie życie. To na pewno bym chciał. Co jeszcze bym chciał? Chciałbym być każdego dnia coraz młodszy, ale niestety się nie da. Wszystko nie w tą stronę. Fajny projekt. Tak. W którym programie będę wkręcony? Kupiłem kość, tak? Podaj do mnie. Jaki jest pana sens życia? Co chcesz po sobie zostawić po sobie po śmierci? Nie, ale to jest takie pytanie. Nie, takie do małych dzieci zadaję to pytanie, więc pełnym zdaniem, spokojnie, to jest, kamera nie gryzie. Dobra, zadawaj panu pytanie, nie patrzę. Kim pan jest i czego pan by chciał? Ja jestem mężczyzną w średnim wieku. No, dziękujemy. Nagle jakieś ptaki zaczęły, czy co? No, jeden nastrał tutaj. A pamiętasz, jak pan mówił, że jak coś nie wyszło, to bardzo dobrze, ale jeszcze raz, jakby pan mówił. Nie męczę ludzi. Przepraszam pana. Tu trzeba jeszcze taką zgodę podpisać, dobrze? Tu coś mówili, że nie dzisiaj ilość, tylko jakość, nie? No. Trzeba znaleźć kogoś. Masz rację, czas zawsze. Widzisz? Aha. Tak. No, to wiem, że to był sarkazm, ale mam rację, że sam. Nieprawda. Mógłby pan nam pomóc? W czym? Dać nam wywiad. A już kręcili mnie? Tak było! Tak.
Kiedy? Pół godziny temu dosłownie. A. Już kręcili, nie? Człowiek rozumny dąży do poznania sensu życia. Nie wiem, po co jeszcze żyję, bo nie wiem, co będzie jutro i nie wiem, co będzie za rok. Więc życie przede mną. Ciężko jest odpowiedzieć na takie pytanie. Żyję jak przeciętny Amerykanin. Czego się boję? Jedynie czego się boję, to jest tylko śmierć. Niczego więcej. Ja się śmierci nie boję. Tylko tak mówię, że już jest pora najwyższa, pani. 99 lat to już nie pora. Ale tylko Bogu dziękuję, że mam rozum, że mam pamięć. Do późnej nocy uczestnicy oglądają nagrane materiały. Jutro od rana montaż. Zostało niewiele czasu. Za dwa dni premiera dla mieszkańców miasta. W następnym odcinku uczestnicy przekonają się, czy łatwo jest zmontować film.